Często zastanawiałam się, co stanowi o tym, że dzieło faktycznie wzbudza zainteresowanie i zachwyt wśród odbiorców. Po analizie własnych odczuć i odczuć innych ludzi, po styczności z dziełami, wytworami kultury, uznałam, że o odbiorze pozytywnym decydują trzy rzeczy, które na potrzeby tej teorii nazwałam filarami. I są to kolejno treść, forma i emocje. Wielu ludzi marginalizuje rolę emocji w sztuce, jednak ja uważam, że bez tego sztuki nie można by było nazywać sztuką, tylko czymś na kształt rzemiosła. Jeżeli chodzi o literaturę, można się posłużyć wieloma środkami językowymi, żeby te emocje jak najbardziej odpowiednio przekazać. W przypadku podanego utworu, Tak i nie, Juliana Tuwima, nie mamy do czynienia z opowiedzeniem jakiejś konkretnej historii. Chodzi przede wszystkim o to, żeby jak najpełniej, jak najwierniej ukazać emocje przeżycia podmiotu lirycznego. W pierwszej strofie można zobaczyć wspomnienie o pewnej swego rodzaju kłótni, czy być może nawet tak dużej różnicy zdań, że wpłynęła na rozstanie dwójki ludzi. I podmiot liryczny mówi, że już nie jest istotny fakt, że taka różnica zdań miała miejsce, że słowa, które padły wtedy lub których zabrakło, nie są już istotne. I teraz ważne jest tylko to, że podmiot liryczny cierpi i pragnie powrotu osoby ukochanej do siebie. Natomiast w drugiej strofie przyznaje, że mimo wszystko, mimo tego, że jest to już nieistotne dla niego, to mimo wszystko wolałby odpowiedź nie, jednak jest w stanie pójść na ustępstwo i zgodzić się na drugą opcję, jeżeli to mogłoby przywrócić bliskość uwielbianej osoby. I ogrom cierpień, które przeżywa, obrazuje ukazany w trzeciej strofie rdzawy hak. Jeżeli chodzi konkretnie o te środki językowe, to ze swego rodzaju środkiem językowym mamy już do czynienia w tytule. Zestawienie słów tak i nie, które mają przeciwstawne znaczenie, są w tym przypadku połączone z pojmnikiem i. Zazwyczaj są one połączone z pojmnikami takimi jak lub, albo, czy. Natomiast w tym przypadku zestawienie jest pojmnikiem i może ukazywać, że podmiot liryczny jest gotowy przyjąć obie opcje. Nie jest dla niego ważne, która opcja zostanie wybrana. Po prostu jest w stanie zgodzić się na powiedzmy cokolwiek, żeby przywrócić bliskość ukochanej osoby. To fakt, że pytanie, na które odpowiedzią byłoby to tak i nie, nie pada, jest również zabiegiem literackim, które ma ukazać, że jak czasem błahe, nieistotne sprawy, takie jak to pytanie, doprowadzają do rozstania dwójki bliskich sobie ludzi. Natomiast anafory i epifory, takie jak jeno, ale i tak, czy właśnie epifory w postaci słowa brak, mają podkreślić wagę anafory, zdań, które zaczynają, natomiast epifory, powtarzanie słowa brak, służy wzmocnieniu obrazu tęsknoty podmiotu lirycznego. Powtórzenia w postaci chociażby żal gnębi duszę mą biedną jest ukazaniem żałości i desperacji podmiotu lirycznego, osoby mówiącej w tekście, natomiast metafora, rdzawy hak, jest wizualizacją mocy przeżywanych cierpień. Wykrzyknienie inwersja w ostatnim wersie utworu ma na celu ukazanie powolnego utraty opanowania nad sobą, osoby mówiącej, utraty spokoju. Inwersja może nawet wskazywać na to, że to cierpienie powoduje utratę zmysłów podmiotu lirycznego, ponieważ nie jest już w stanie skupić się na tyle, żeby przekazać swoje myśli powiedzmy gramatycznie po polsku. Jeżeli chodzi o inny utwór literacki, chciałabym się powołać na utwór Miurona Białoszewskiego, A gdyby nawet piec zabrali, moja niewyczerpana oda do radości. Moim zdaniem można tu mówić o swego rodzaju minimalizmie, który jest ostatnio bardzo popularny w mediach. Kolorowe pisma często przekazują hasła więcej znaczy mniej, jednakże z drugiej strony pokazują również zdjęcia zbyt pięknych, zbyt chudych modelek, które znajdują się w luksusowych hotelach, na lamparcich skórach czy tygrysich skórach.
co jest zaprzeczeniem tego hasła. Natomiast w wierszu Mirona Białoszewskiego można spotkać się z prawdziwym przekazem minimalizmu. Jeżeli chodzi o środki językowe, jakimi posługuje się autor, mamy tam wykrzyknienie, które ukazuje oburzenie na wieść, że ktoś chce zabrać ten tytułowy piec, który jest przedmiotem dumy i radości podmiotu lirycznego. Natomiast powtórzenia ukazują wagę wydarzenia w postaci właśnie zabrania tego pieca. Jednak najistotniejszą częścią tego utworu jest jego druga część, czyli już po zabraniu pieca. Podmiot liryczny powtarza słowa Shara Nagayama, które są przekazane w różny sposób, w postaci sylabizowania czy łączenia wyrazów w całość. I uważam, że jest to zabieg, który ma nam pokazać, że życie jest mieszanką smutku i radości, że nawet jeżeli wydaje nam się, że jest to właśnie Shara Nagayama, to powinniśmy cieszyć się nim i cieszyć się tym, co mamy, ponieważ inni nie mają właściwie nic. Nawet takiej szarej jamy, nawet wspomnień po czymś, co kiedyś przeżyli. W życiu codziennym również posługujemy się środkami językowymi i na przykład sposób wypowiadania słów może przekazywać, różny sposób wypowiadania słów może przekazywać różne emocje. I na przykład ironia. Różny sposób powiedzenia jakiegoś słowa może zmienić całkowicie jego znaczenie. Chciałabym się powołać na przykład dosyć typowy, można powiedzieć sztampowy w kontaktach damsko-damskich, gdzie jedna ze stron mówi, że jest powiedzmy za chuda, za gruba, za brzydka, etc. Natomiast druga strona nie odpowiada zaprzeczeniem, tylko potwierdza tą rzecz, na przykład poprzez mówiąc tak, tak, jesteś niesamowicie gruba, w ogóle w drzwiach się nie mieści, ci faceci, którzy się za tobą oglądają, to w ogóle się nie znają, ślepi jacyś są. I w ten sposób obie strony, ta strona, która wypowiada się w sposób ironiczny, pokazuje z jednej strony irytację zachowaniem drugiej strony, a z drugiej strony pokazuje, że jest ta druga osoba jest dla niej w pewien sposób ważna, że nie chce dla niej jak najlepiej, ale nie będzie jej pocieszać, ponieważ takie pocieszanie na nic nie zdaje, że lepiej przekazać coś w ironiczny sposób, gdyż łatwiej to dotrze do tej rozmówczyni. I w ten sposób obie strony są zadowolone z przebiegu takiej rozmowy i mogą zapobiec niekończącym się dyskusjom o kompleksach, co niestety często się u kobiet zdarzają takie rozmowy. I reasumując, emocje są integralną częścią naszego życia, a jako że literatura, sztuka jest swego rodzaju odzwierciedleniem życia, dopełnieniem naszego życia, również musi te emocje przekazywać. I jako że nie może dysponować czymś takim jak sposób wyrażania, właśnie zmiana tonu głosu, gesty czy mimika, w związku z tym posługuje się wcześniej wymienionymi przeze mnie środkami językowymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W swojej wypowiedzi mówiłaś o środkach językowych w tekście Tuwima. Chciałbym, żebyś zwróciła teraz uwagę na rolę interpunkcji w tym utworze. Rola interpunkcji, to mamy tu, można zwrócić uwagę na wykrzykniki, które we wcześniej wspomnianych przeze mnie wykrzykniach spełniają swoją funkcję i w pierwszej strofie mamy do czynienia z jednym wykrzyknikiem, natomiast w drugiej, w przedostatnim wersie pojawiają się dwa, natomiast w trzecim wersie pojawiają się, w przedostatnim wersie pojawiają się aż trzy wykrzykniki. I można powiedzieć, że jest to swego rodzaju stopniowanie tych emocji, coraz większa dawka przekazu emocjonalnego jest pokazana. Tak jak wcześniej wspomniałam, widać, że podmiot liryczny coraz bardziej traci opanowanie nad sobą i spokój. I te wykrzykniki, coraz większa ich ilość, ma na celu pokazanie tego jeszcze dosadniej niż tylko poprzez same środki językowe. Kasiu, spośród tych znaków interpunkcyjnych w tym tekście zastosowanych zwracają uwagę również wielokropki. Jak ty spróbowałabyś odczytać ich znaczenie? Jeżeli chodzi o wielokropki, można je odczytać jako takie znaczące pauzy przed ostatnimi wersami w każdej strofie, gdzie podmiot liryczny mówi o żalu, który gnębi jego duszę.
Można to zrozumieć jako z jednej strony zastanowienie się, jak najlepiej przekazać te emocje, a z drugiej strony można to zrozumieć jako milczenie wywołane nadmiarem emocji, które po prostu są czasami takie chwile w życiu, że nie tak bardzo jesteśmy przeładowani emocjami, uczuciami, że po prostu nie wiemy, co powiedzieć i musimy chwilę pomilczeć, żeby zastanowić się, jak wyrazić swoje uczucia, jak ubrać to w słowa. Czyli jaka jest Twoim zdaniem rola milczenia w komunikacji, w takich codziennych doświadczeniach życiowych? W zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, milczenie może mieć różne. Można różnie odczytywać milczenie, można różnie go używać. Tak jak wcześniej wspomniałam, można użyć milczenia po to, żeby się zastanowić, jak najlepiej ubrać to w słowa, a czasami milczenie jest odpowiedzią na pytania, na słowa, które nas tak bolą, że po prostu nasza odpowiedź byłaby jeszcze bardziej bolesna dla rozmówcy, w związku z czym wolimy się od niej powstrzymać. Bardzo dziękuję. Dziękuję.